Witam, z tej strony Gregor, ponownie w Call of Cthulhu. Dzisiaj będziemy rozpoczynali rozdział 4. Tunele pod rezydencją Hawkinsów. Oględziny miejsca pożaru w rezydencji Hawkinsów pozwoliły ustalić jego prawdziwą przyczynę. Pierce i funkcjonariusz Bradleyter na snatropie ocalałego zaczęli szukać dowodów. Zakapturzony mężczyzna wskoczył do warsztatu Sarah Hawkins, aby ukraść obraz. Detektyw i funkcjonariusz ruszyli w pogoń. Człowiek ten zaprowadził ich do biura, którego właścicielem był Charles Hawkins. Odkryli tam tajne przejście i Pierce i Bradley weszli do tunelu biegnącego pod posiadłością. Zobaczmy zatem, co ten tunel nam pokaże. That guy must have already gotten far. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. O, to wygląda jak jakieś miejsce spotkań. Spróbujmy je zbadać. Someone's been here recently. To jest jakaś skrzynia. Zobaczmy, co tu mamy. Na pewno są trzy osoby. Charles Hawkins used this place. Who were the others? No właśnie, z kim on tu rozmawiał? I czy tutaj, tak, tu jest jeszcze jeden ślad. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Chyba tu była. Co tu mamy? Did Charles Hawkins hide something in this chest? The bearer of the mask must have been the leader. What kind of secret society is this? Dokładnie, co ta organizacja tutaj przed nami ukrywa? To jest bardzo dobre pytanie, Pierce. I prawdopodobnie oni stoją. This padlock is too complicated for me. Za tym dziwnymi wydarzeniami tutaj. Możliwe, że też znają powód, dla którego mamy te koszmary. Nie osiągajmy się, Bradley. Of course. Przejście zamknięte, oczywiście. A tam są jacyś ludzie. Najprawdopodobniej masz rację, Bradley. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. No zrozumiałe, trzeba mieć styl, Bradley. Trzeba mieć styl. Plus, no nie oszukujmy się, taki mundur na pewno nie jest tani. Dobra, my pójdziemy tutaj sami. Ale co tu nas będzie czekało, to jest bardzo dobre pytanie. Okej. Tutaj chyba przejścia. Tu jest przejście. Oj. Ale szczerze, to miejsce mi wygląda dziwnie znajomo. Przypominają mi się koszmary, które mieliśmy na... Raczej Pierce miał na samym początku gry. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Interesujące. No, coraz bardziej mam wrażenie, że się zbliżamy do czegoś ważnego. These paintings must be several centuries old. O, coś o zaginionym plemieniu. This monstrous creature must be an allegory. Tylko czego to jest alegorią? Co ci ludzie? Co ci ludzie? Lying down. Are they dead? Are they asleep? To się robi coraz dziwniejsze, ale bardzo możliwe, że albo śnią, albo są faktycznie martwi. Chociaż teoretycznie można uznać śmierć za taki sen wieczny. Nie podoba mi się tu. I to bardzo. Ale coraz bardziej się zbliżamy do tego miejsca, gdzie widzieliśmy ludzi, więc schowajmy na razie latarnię i bądźmy ostrożni. Time has weakened these structures.
Tam jest chyba jakiś tran, chociaż to nie wygląda jak tłuszcz po wielorybach, ale na pewno jakiś tłuszcz to jest. Próbujmy podejść bliżej i to zbadać. I don't have time to search them all. Ale tą otwartą akurat mogłeś zajrzeć, co tam jest. To akurat mogłeś już zajrzeć. It looks like animal oil, but certainly not whale. Jesteś Sherlockiem Holmesem. To samo zdałem radę stwierdzić z daleka. Bo normalny tłuszcz się aż tak mocno nie świeci. A przynajmniej tak mi się wydaje, że się nie świeci. Ale dobra. Chodźmy zobaczyć, co tutaj mamy dalej. Zielone światło, jak wszystkie w sumie oświetlenia na tej wyspie. Ale czemu zielony ogień? Nie podoba mi się to. Czemu akurat zielony ogień? Okej. Okej, to chyba coraz bardziej ci przypomina jakiś kult. A to jest jakieś miejsce ofiarne? Keep your voice down. We're not alone. O, cholipka. A w co ja ciebie wciągnąłem? I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ja chyba się powoli tutaj... Ja już chyba tutaj powoli rozumiem, co się dzieje. Pamiętajcie, że w koszmarze, który mieliśmy na samym początku, był też ktoś ubrany w mundur policjanta. Mam wrażenie, że to będzie nasz Bradley. Nasz odważny tutaj obrońca. A tutaj jakiś rytuał odprawiają? O, jasne, gwint to go musi pewnie boleć. Ale chyba przejść się nie będziemy musieli tutaj zużywać. A tu jest... Tu jest jakiś ołtarzyk? Ciekawe. O! Tu jest jakaś... O, cholipka. A co tu mamy? Resztki chyba po jakimś rekinie. I... Tu jest obraz. Czyli tutaj musiał zbiec ten zamaskowany mężczyzna lub kobieta. Ktokolwiek. To był za tą maską. No wygląda to jak... No wygląda to jak my. Ale... Oj! Oj! Kultysta ze sztyletem próbuje nas zabić. Więc musimy spaść razem do tej mogiły. Oj! I got it! Oj, oj, oj! I can't breathe. Zaczyna się jak w tym koszmarze. Czy damy radę uciec tędy? No, damn it! I must find a way out of here. Musi być jakieś inne wyjście. Tylko gdzie? Chyba tutaj. O, i tu jest jakieś światło. Chyba się stąd wydostaniemy. My turn. Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. Czemu oni gadają? I have constant visions. O jakich wizjach? I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. No, to już udało mi się stwierdzić, Sherlocku. Że to bardzo, ale to bardzo przypomina ten twój sen. Been used recently. Probably some sort of ritual. Oj, nie podoba mi się zbytnio ten sztylet. A tam jest chyba jeszcze jakaś księga. I can't read Latin. Jakaś łacina. Ale szczerze, coraz bardziej się martwię, w co my się tu wpakowaliśmy.
No tak jak widzimy, miejsce bardzo przypomina to z naszego koszmaru. Aż troszeczkę za bardzo. Ale będziemy musieli teraz się przekraść. Bo inaczej nas tu zauważą ci kultyści, a tego nie chcemy. A tego bardzo nie chcemy. W szczególności patrząc, co oni tutaj odwalają. Nie podoba mi się tutaj. I to bardzo mi się nie podoba. Ale musimy być ostrożni. Nie chcemy, żeby nas zauważyli przez przypadek. Okej, tutaj nie ma przejścia, ale warto było sprawdzić. A ci śnią? Nie żyją? It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? Oh. Again, this primitive writing. Ja już mam przeczucie, co może być powodem tej śpiączki, ale musimy być ostrożni. We are ready for the ceremony. What about your protégé? Prawie weszliśmy tego fanatyka. Okej. Dobra. Coraz bardziej mam flashbacki, że to wygląda jak z tego snu, więc mam wrażenie, że właśnie zabiliśmy przez przypadek Bradley'ego. Mam takie duże odczucie, że przez przypadek mogliśmy go teraz zabić. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? Kryją debilu. O tym mówiłem! Oh, shit! No, zauważyli nas. Don't move! Pogadałeś. Police! No, coraz bardziej jak ten sen. Don't move! Tylko kto będzie za tym... Oj! Chyba moja teoria się sprawdziła. Chyba Charles Hawkins jest tą bestią. Tym mutantem dziwnym. Charles, you shouldn't have seen this. O! Ała! Biedny Bradley. O nie! Och, lipka! Musimy uciekać! Oj! Musimy zwiewać i to szybko. O, Lender! Wszystko się tu wali nam na głowy! Musimy się stąd wydostać i to szybko. Inaczej jeszcze tutaj zginiemy. Oj! Chyba jakiś kultysta nie miał tutaj szczęścia. No i się wydostaliśmy. Kolejny kultysta nie miał tu zbyt wielkiego farta. Ale jest światło, może się jeszcze damy radę wydostać. Light.
last. Ale co się stanie, jak zostaniemy? O jasny gwint. Dużo się działo. No, dzisiaj był na pewno bardziej dynamiczny odcinek. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Poznamy więcej sekretów w następnym odcinku. Bawcie się dobrze. Miejcie miły dzionek. Na razie.